dzisiaj porozmawiamy o Duchu Świętym. Już za parę tygodni będziemy oczekiwać. Jezus wstąpi do swojego Ojca Ducha Świętego. No Ojciec to nie Duch Święty właśnie. Jezus wstąpi do nieba i potem przyśle nam Ducha Świętego. I ogień na głowę. Pan Jezus najpierw co zrobi, zanim przyśle Ducha Świętego? Zabrał wszystkie uczniowie na górę, a uczniowie się posypali do nieba, jak Jezus stąpi. I wrócił do Ojca, tak? Tak. Ale żebyśmy nie zostali sami, to zesłał nam Ducha Świętego. Ducha Świętego, taki ducha. Tak, najpierw jad, to ma moje gzę i potem taki ogień. Tak, to też ma moje gzę. A potem takie języki ogniste nad apostołami się pojawiły, tak. Ale dzisiaj chcemy porozmawiać o zadaniach, jakie Duch Święty ma w naszym życiu. Ponieważ mamy całą Trójcę Świętą, tak? Jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec. Jest Bóg Syn. Jest Bóg Syn. No i Bóg Duch Święty. I jest Duch Święty. Tak, jest tak samo Bogiem jak Bóg Ojciec i jak Syn. W Trójkę są jedną osobą boską, ale każdy z nich ma inne zadania. Przyszedł do nas na ziemię, stał się człowiekiem, ale jest Bogiem. Wow! Kocham synem, Jezusa. Jest Synem Ojca, który jest Bogiem, więc sam Maria też jest Bogiem. Józefa i Dzieciątko Jezus, ale Dzieciątko Jezus już jest duże. Już wstępuje do nieba, niedługo. Więc tak, mamy trzy zadania, jakie pełni Duch Święty w naszym życiu. Biblia mówi, że Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Więc Duch Święty jest naszym nauczycielem. Gdy czegoś nie wiemy, nie rozumiemy, możemy nie wiedzieć, co Pan Bóg do nas mówi w Biblii, w Piśmie Świętym. Możemy nie rozumieć tego. Możemy nie wiedzieć, dlaczego jakaś koleżanka na przykład na nas się gniewa, albo dlaczego nas nie lubi. I wtedy możemy o wszystko pytać Ducha Świętego. A On nam podpowie, nauczy nas, pozwoli nam zrozumieć pewne rzeczy. Tak? On jest naszym nauczycielem. Powtórzymy? Słabo. Powtórzymy. Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Duch Święty wszystkiego. Wszystkiego nas nauczy. Dobra. Jakie jeszcze zadanie ma Duch Święty w naszym życiu? Gdy się pogubimy, gdy nie wiemy, dokąd iść, co zrobić, jaką drogę wybrać, czy dobrą, czy złą, nie wiemy, która jest dobra, a która zła. To... Na przykład, jak zła, to tam jest zła. Straszny wilk jest na złej drodze, to na pewno. I nas kusi do złego. Ale Biblia mówi, że Duch Święty jest naszym przewodnikiem. Wiemy, czym zajmuje się przewodnik? Sorry, to jest przewodnik. Taki zawód, przewodnik. Tak. Więc przewodnik oprowadza po jakimś mieście, gdzie jedziemy na wycieczkę i pokazuje nam, dokąd mamy iść, żeby coś zwiedzić. Tak? On prowadzi nas po ścieżkach naszego życia. Prowadzi nas po tych dobrych ścieżkach. Po tych ścieżkach, na których jest światło, nie ciemność, światło, na których jest Pan Jezus. Tylko po tych nas prowadzi. Ale musimy pytać Go o drogę, tak? Musimy Go pytać o drogę, żeby zawsze z Nim iść przez życie. No i jeszcze jest jedna ważna funkcja Ducha Świętego w naszym życiu. To wtedy, gdy jesteśmy smutni, gdy łzy nam lecą, gdy nikt nas nie potrafi pocieszyć, ani tatuś, ani mamusia. Ale każda matka jest smutna. Ani braciszek. Potem szybko się laduje. To wtedy Duch Święty jest naszym pocieszycielem. Duch Święty nas pociesza, Aurelko, wchodzi
Lepiej niż jakikolwiek miś pluszowy. Wchodzi głęboko w nasze serce. Dotyka i przytula wszystkie nasze rany, które mamy w sobie. I je po prostu zabiera. Ale musimy tego chcieć. Bo jesteśmy smutni, musimy pamiętać, żeby wołać do Ducha Świętego. Duchu Święty, przytul mnie. Duchu Święty, ukochaj mnie. Duchu Święty, pociesz mnie. Potrzebuję Cię, Duchu Święty. Przyjdź do mnie. Aurelko, a więc Duch Święty, powiedz, po takie podsumujemy. Duch Święty ma takie trzy role. Pierwsza rola to jest jego, że jest... Tak. No, powtórz głośno. Nauczycielem. Nauczycielem, tak jak tata. Dobrze. Potem, po drogach naszego życia jest kim? Przewodnikiem. Super. I taka jego główna trzecia rola to, że jest naszym pocieszycielem, tak jak misiu, czy ty misia pocieszasz, czy na mnie. Super. Dobrym do Ciebie. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, zawsze, wieki wieków. Amen. Już.